Kurde, no to co? Zaczynamy od nowa. Imię Serfinio. Niech będzie Serfinio Sowiecki. Serfinio Sowiecki. Ale mam imersyjną koszulkę z logiem Reach RP. Mojej wyspy ulubionej. O, mamma mia. Karabo. A jaką pracę polecacie? No, jakąś Na super taksy. ekscytującą mega pracę. Taksy iść na serwis. A ja nawet telefonu nie mam. Macie poratować telefonem? A chcesz koks? No. No to, ale za kasę. No ja A jestem mogę ci nowy. dać. Ja jestem od Dobra, super, minuty. dobra. Dobrze. O kurde. Dzięki. Można. To jest tylko uważaj na policję, No już wciągnąłem wszystko, spokojnie. nie? No, więc lepiej mieć, ma lepiej mieć maskę. O nie, tu się pies. O kurde, pały! Ale nie walcz na mnie! Wyczuł to! Wyczuł to! A dacie mi telefon. Chodź. A SIM tutaj też mogę sobie zrobić? No, masz O teraz. jest kartę SIM. A dasz mi 500 dolków? Trzymaj ty. O kurde, dzięki, dzięki. Hej, słodziaku. To masz ładne zęby. Ła, psie, co ty robisz? Czemu mnie obalasz, psie? Jak ty to zrobiłeś? Modlę się, żeby to nie był. Ała, jak on to robi? Przyciska cię kolanem. Jak Dociska cię, on kurwa, na to gardle, robi? ty. Dobra, ktoś jeszcze tego doświadczenia? Ja. Tak, my wszyscy. Jak on to zrobił, że ja się nawet obronić nie mogłem? Jak to się stało? Ale Power Gaming ten pies robi, a to jest admin jeszcze. Dziwne, że przed K9 byś się obronił. W ogóle czemu on chodzi samemu? Pies nie powinien chodzić sam, tylko powinien być na smyczy. To po To jest pierwsze. pies policyjny, No. K9 może chodzić bez Sam! smyczy. Sam! Tak. Ała! Co ten pies robi? Panie policjancie, wasz pies gryzie ludzi, no. Jak mu robicie krzywdę, to Ale będzie no wam nic mu gryzł. nie Tak to zrobiłem, mam no sądzić. stałem i on mnie gryzie, no. Co to ma być? Komu to zawiste? Nie, dobra. Ciekawe, że po ugryzieniu psa cię nie boli. Ja pierdzielę, co za święty Szymuś. Oła, ale mnie boli. A ja Jezus, zadam nie wiem, pytanie. Reach Pytanie. RP to jest serwer bojówkarski. Tu ludzie robią takie low No. RP, a chłop ode mnie jeszcze wymaga, żebym ja się skręcał z bólu, bo mnie gościu RDMuje psem i power gaminguje. A stary, Tu ja ci masz powiem wprost, ja ci kolegę. powiem wprost. Na Discordzie kropeczkę wysłałem, na czacie Na OOP. Discordzie. Ej, chłopaki, jak tu o Discordach rozmawiamy, to Dorloki się zbugowały, wyjść nie mogę. Dziękuję bardzo. Wychodź. Dzięki. Serwis Press. Siema. Tu nie naprawię tego, nie ma sensu. Nie, my nie naprawiamy. My nie. Dobra, trudno. Nie myj tego, bo nikt nas nie zapłaci. No dobra, spoko. No i co masz spinę jaką? Nie mam spiny, tylko. Spina się jakby miał. Tylko. Nie Nie. powiem co. Ej, to idzie na tego Arkadiusza. Tak, To jedziemy do chodź. Arkadiusza. Chodź. Proszę cię bardzo. Gaminejcik! Lecimy po Gaminejcika! O tak, chodźcie chłopaki, kupimy sobie Gaminejcika. Gaminate! Energia, dwa rodzaje kofeiny. Bakopa manieri, koncentracja i skupienie, czas reakcji, samopoczucie. Oh yeah, tak, mówiłem właśnie wam, chłopaki. Chłopaki? Zostawili mnie. Jeżeli nie słyszeliście jeszcze o Gaminejcie, to naprawdę dużo tracicie, uwierzcie mi. Jest to napój, który pomoże wam znacząco poprawić swoje wyniki gra. Na stronie możecie znaleźć bardzo różne smaki. Przypominam także jeszcze o kodzie Surfero, który daje wam 10% zniżki. Link do strony znajdziecie w opisie. Wiesz? Morda, 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 japa, bo zaraz tej dziewczyny ci nie znajdę, śmieciu. Czy ktoś tu potrzebuje pomocy? Potrzebujesz Tak, pomocy? Czemu ci weź tej mu na kop. serwer? Jak mu na kopię, dam ci 100 tysięcy. Dobra. Nie, dobra, nie, zostaw mnie. Spal go, Jak proszę 100 tam, zostaw, nie jestem tysięcy? Ja gościem. jestem Ale nowy, ja nie dać. potrzebuję tych pieniędzy. Ale on ci nie da. Słuchaj. A ty ile mi zapłacisz? Zapłacisz mi więcej? On nic nie Słuchaj. ma jak coś, on nic nie ma jak coś. Ja On nic, on zeruje ci na nic moim nie da. dochodzie. On ci nic nie da, on ci nic nie da, zapłacisz. Ja piłem Gaminate'a. Z Wiem, kodem z Surfero minus kodem 10%. Surfero, no wiem. Dokładnie tak. Ej, ale tak to nie mów. Zostaw Ale to jest mnie! kod do Gaminate'a. Dobrze, dobrze.
Dobra. 100 tysięcy. Numer konta 729. 729, ale nie ma takiego numeru. A to ja, a to gdzie, jak numer konta? Numer telefonu. Brak konta! Tam, przed chwilą, bo przed chwilą na telefonie oglądałem w sumie odcinek. O kurde, dzwoni do mnie! Dobra, siadaj. Halo? Dobra, ktoś z tego numeru. Czekaj, dam siema. Tutaj. Dzwoniłem, bo ja chciałem się do Arkadiusa zadzwonić. Dzwonić. Dobra, zaraz podnieś się za chwilę, tylko ja na napadzie byłam z uchwadnikiem, wiesz, dzwoniłaś, a ja... A, aha, dlatego nie zbierałaś. Dobra, luz, bluz. A gdzie ten Arkadius jest, bo ja nie ogarniam. Jak będę pod, to dam ci czy piesa. Okej, dobra, dzięki, siema. Mogę pozdrowić? Kogo? Wszystkich. Dobra, pozdrawiam. Ale ten, a będę na tym, na odcinku? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, bo to nie psuje imersji strasznie, nie? To co ty robisz. Ja wiem, dobra, no sorry. Aha, oszukała mnie, miała być na górze. Halo. Tak, oszukałam. No kurde, o siema. Wyglądasz jak, trochę jak Lara Croft. Ale buty ci nie pasują tej Lary Croft. I byś włosy musiała mieć w sumie czarne. No wtedy byś była jak Lara Croft. Ale, bo to jest ochrona, nie? Czyli będę miał pistolety, karabiny, tasery. Nie bardzo, tak. Jak nie? Jak ochrona, bez pałek i innych takich. To co my ochraniamy przed szkole? Żeby się przedszkolaki nie były, czy jak? Ja z Miami pochodzę, nie? Dlatego my takie ciuchy mamy ogólnie. Również pochodzę z Miami. Serio, jesteś z Miami? Do której podstawówki chodziłaś? Och, to dawno było. No jak, podstawówki nie pamiętasz? Bo ja ogólnie, moi rodzice podróżowali dużo. Aha, aha. A ja czy... w szkole prywatnej się uczyło. O nie, to jakiś bogaty banan siebie. A ty jesteś tutaj szefową. Zastępcą. Słuchaj, ja mam plan. Możemy zrobić coś takiego, że zatrudnisz mnie, ja zatrudnię ciebie i zrobimy zamach na szefa i przejmiemy całą tą firmę i podzielimy się pół na pół zyskami. Jaki bobas, Kidos, super! Siema, Kidos! Co tam jest? Szef totalny. Zrobimy napad na mnie i jesteśmy szefami. Bierzemy go do naszego planu przejęcia Arkadiusa? Chciał przejąć Arkadiusa. Przejmujemy Arkadiusa. Słuchaj, ty masz klucze do wszystkiego, jesteś zastępcą, więc to będzie gigabatwe. A ty, on też jest tajemniczony w to, że tak koło niego o tym mówimy już? Tak, nie bardzo. To proszę wyjść. Zawsze, gdzie jest czas, nie? Nie ma tutaj problemu. Praca w Arkadiusie długoterminowo się skończy. Orko, wiadomo. Spokojnie, niedługo cię zatrudnimy jeszcze raz. Ogólnie damy ci awans, bo ostatnio słyszałem o tobie, że jesteś mega dobrym pracownikiem. A kto ty jesteś? Ja jestem przyszłym zastępcą szefa. I nikim. Oskar lepszy. Co on powiedział? Co on powiedział? Oskar? Oskar? Taka prawda. Ty też, Kidosie, jesteś przeciwko mnie? Zawiodłem się na tobie. Po tylu latach, co dla ciebie zrobiłem, teraz ty nie chcesz mi pomóc. Ilu latach? 3 minuty, 5, dobra. Jak będziesz chciała mnie przeprosić, to zadzwoń. Dobra, ty nigdy. Kurde, nie udało mi się przenieść tej firmy. Ale spróbujemy z inną. Jesteś szefową albo coś? Za szefa słucham. Czyli, że ty mogłabyś mi załatwić. Dlatego pytam, w czym pomóc, bo... Nie, czemu jesteś taka niemiła? Ja pierdzielę, już mi się nie chce. Ale jak jest niemiła, no pytam, nie wiem, pan, jesteś pan strasznie niemiła. Nie chcesz mi pomóc. Ja jestem... Jak? Z takimi wyrzutami. Nie, tak. Absolutnie. No dobra. Widzę, że pan chce dołączyć do naszej, pan jest zainteresowany rekrutacją, czy jak to wygląda? Czy po prostu... Co? Tak. Słucham. Zamienię się w słuch. Jestem, żeby pomóc. A więc tak. Nazywam się Serfinio Sowiecki, pochodzę z Miami, urodziłem się w 1995 roku. Ogólnie to styczność z samochodami mam już kiedy miałem 5 lat, ponieważ mój tata pracował w warsztacie ogólnie. I w tym warsztacie też hodowaliśmy marihuanę. Nie? I pewnego dnia po prostu nam przyjechała tam policja i akurat w Miami to trochę inaczej wygląda, bo tam policja zamiast K9 to mają tygrysy. I akurat przyjechali z tygrysami, czaisz to? I ja wtedy bardzo się zestresowałem i ogólnie była taka bega, że te tygrysy zjadły nam całe pole maryśki i chodziły te tygrysy takie zjarane, czaisz to? Zjarane tygrysy. I one tak na chillku sobie chodziły i ja... Wziąłem takiego jednego tygrysa, dzień dobry, tutaj po prostu był taki śpiący. Nie, nie. Wziąłem jednego takiego tygrysa do siebie na chatę. No. I co? Chciałabyś zobaczyć mojego tygrysa? Nie, żartuję.
Nie no, żartuję, ja się zatrudnić chciałem. Dobra, i szept, szept, bo to będzie 100% dyskrecja. Też z Miami przyjechałam, no? Jesteś z Miami, dobra, słuchaj. Ty, a znasz tego? Jak on miał? Jamesa Wilsona? On chodził do szkoły podstawowej numer 5. Imienia Kanye'ego Westa. Kanye Westa, tak już. Kanye'ego Westa. Aha, no to niezła dyskrecja. Co to jest za dyskrecja w ogóle? No, naprawki składa tutaj, tak? Czy co? Ej! Mam giga dobry plan. Od dzisiaj jestem Conrado Doctoreno. Zaraz to możesz być na tamym za tym Conrado Doctoreno. No pan mi nie bierze nic, tylko dobrze? Dobra, chłop się nie zwolił. I teraz mamy problem, bo on nie wie, że to się zniszczyło, więc w zasadzie jest zatrudniony. A więc ja mogę być Conradem Doctoreno. Wiele wypełnić, żeby zatrudnić. Ja jestem zatrudniony, bo jestem Conrad Doctoreno. Że ma pan zaświadczenie niekaralności. Ale spięta jesteś, ale ty jesteś spięta. Ale zabawa, no kurde, ludzie, no. Jak oni się spinają o tę grę. Ja pierdzielę, no i nie da się. Siema, ogólnie chciałem sobie pograć w Reacher P. Wchodzę sobie na Reacher P, klikam connect i uwaga, nie jesteś na Allo liście, przyjdź na rozmowę głosową na naszego Discorda. Uwaga, uwaga, wchodzę na naszego Discorda, Reacher P, dołącz. Ojojoj, nie można zaakceptować zaproszenia. Dobra, napisałem na moim bardzo pomocnym Discordzie surferzy, do tego bardzo serdecznie was zapraszam, link do Discorda macie w opisie. I tutaj mi Kisiek napisał, że jest ban, tutaj surfero za 7-7. Tylko co to jest 7-7? Regulamin serwera Reacher P, dobra. 7-7. Administrator ma prawo karać za czyny, które nie są uwzględnione w regulaminie, jeżeli uważa to za słuszne. A tym samym zbadować osobę permanentnie bez podania przyczyny. Czyli dostałem bana za nic. Dobra, więc dzięki, zostawcie jeszcze lajka, subskrypcję, bo lecimy po coraz większą ilość subskrypcji. Także trzymajcie się, cześć!